Rozdział 54. O bardzo głupim kłamstwie pogan, którzy zmyślili sobie, że religia chrześcijańska dłużej trwać nie będzie nad 365 lat. I to, co w tej sprawie już wyżej powiedziałem i wiele innych tego rodzaju wyjaśnień przytoczyłbym, gdyby jeszcze nie minął ów rok, który fałszywa wróżba oznaczyła, a w co uwiedziona głupota uwierzyła, ponieważ zaś od chwili, gdy cześć imienia Chrystusowego przez Jego w ciele obecność i przez apostołów ustanowiona została, upłynęło już przed kilku laty 365, czegoż jeszcze więcej szukać będziemy do obalenia tej nieprawdy, jeśli nawet nie w dniu narodzenia Chrystusa początek religii chrześcijańskiej umieścimy, bo jako niemowlę i dziecina uczniów nie miał, to odkąd zaczął ich mieć, już wątpliwości nie ulega, że przez jego cielesną obecność zaczęła być poznawalna nauka i religia chrześcijańska, to znaczy odkąd przez Jana ochrzczony został w rzece Jordanie. Z tego powodu poprzedziło go owo proroctwo. Panować będzie od morza do morza i od rzeki aż do granic okręgu ziemi. Lecz zanim był umęczony i zanim zmartwychwstał, wiara nie była jeszcze dla wszystkich postanowiona, albowiem dopiero w zmartwychwstaniu Chrystusa postanowiona została, bo tak święty Paweł mówił do Ateńczyków. Już teraz oznajmuję ludziom, aby wszyscy wszędy pokutowali, dlatego iż postanowił dzień, aby sądził świat w sprawiedliwości, w mężu, w którym postanowił wiarę wszystkim, wskrzesiwszy go od umarłych. Przecież lepiej będzie dla rozwiązania tej sprawy oznaczyć początek religii chrześcijańskiej od tego właśnie czasu, zwłaszcza, że wtedy też dany był Duch Święty, jako przystało było, iżby dan był po zmartwychwstaniu Chrystusa w tym mieście, skąd musiał wziąć początek zakon drugi, to jest testament nowy. Pierwszy bowiem zakon był z góry Synaj przez Mojżesza dany, który się nazywa Testament Stary. A o tym, co przez Chrystusa miał być dany, przepowiedziane było: z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalem. Przecież sam On powiedział, że potrzeba, aby była przepowiadana pokuta w imieniu Jego po wszech narodach, lecz począwszy od Jeruzalem. Tam więc powstała cześć tego imienia, aby wierzono w Jezusa Chrystusa, który ukrzyżowany był i zmartwychwstał. Tam wiara ta tak się wspaniałym rozżarzyła początkiem, że kilka tysięcy ludzi z cudownym zapałem nawróconych do imienia Chrystusowego, posprzedawawszy swe rzeczy, by między biednych pieniądze podzielić w świętym postanowieniu i z najgorętszej miłości doszło do dobrowolnego ubóstwa i wśród wrzasku krwi spragnionych Żydów gotowi byli walczyć za prawdę aż do śmierci, nie siłą oręża, ale silniejszą nadeń cierpliwością. Jeżeli się to nie stało przez jakie sztuki magiczne, czemuż boją się wierzyć, że co tam się stało mocą Bożą, tą samą stać się mogło na całym świecie? Jeśli zatem już wtedy tak Piotr zadał, był owe czar, iż w Jerozolimie takie mnóstwo ludzi z takim zapałem oddało się czci imienia Chrystusowego i to ludzi, co Chrystusa bądź pojmanego krzyżowali, bądź się z ukrzyżowanego naigrywali, to dowiedzmy się, kiedy to od tego właśnie roku licząc upłynęło 365 lat. Otóż umarł Chrystus za konsulatu dwóch geminów, bliźniaków, 8 dnia przed kalendami kwietniowymi. Zmartwychwstał 3 dnia, o czym się apostołowie przez własne zmysły przekonali. Potem, po 40 dniach, to jest 50 dnia po swym zmartwychwstaniu, zesłał Ducha Świętego. I wówczas to, gdy go apostołowie opowiadać zaczęli, 3000 ludzi uwierzyło. Tego więc dnia powstała cześć imienia Jego za sprawą Ducha Świętego, jako my wierzymy i jako prawda jest, a wedle tego
jako zmyśliła sobie i osądziła głupota przez sztuczki magiczne Piotra. Wkrótce potem, gdy stał się cud, kiedy żebrak pewien chromy od urodzenia tak, że go tylko przenoszono i kładziono przy drzwiach kościelnych, gdzie o jałmużnę prosił, na słowo tegoż Piotra w imię Jezusa Chrystusa zdrów skakać zaczął, wtedy 5 tysięcy ludzi uwierzyło. I tak dalej, gdy coraz nowi przybywali wierzący, Kościół coraz więcej wzrastał. Z powyższego okazuje się nawet dzień, od którego rok ów się zaczął, a mianowicie dzień zesłania Ducha Świętego, to jest widy majowe. Licząc więc podług konsulów, wypadnie 365 lat, również widy majowe za konsulatu Honoriusza i Eutychiana. Otóż następnego zaraz roku za konsula Manliusza Teodora, kiedy podług owej wyroczni czartowskiej czy też przez ludzi wymyślonej żadnej już religii chrześcijańskiej na świecie miało nie być, co się wtedy działo po różnych krainach świata, tego nie ciekawi byliśmy się dowiadywać. Natomiast wiemy, że w tym czasie w mieście przesławnym i jednym z najwybitniejszych Kartaginie afrykańskiej wodzowie cesarza Honoriusza Gaudencjusz i Jowius 14 dnia przed kalendami kwietniowymi poburzyli świątynię fałszywych bogów i potłukli posągi. Od owego dnia aż do dziś, przez lat prawie 30, któż nie widzi, jak wzrosła cześć imienia Chrystusowego, szczególnie odkąd wielu zostało chrześcijanami z pomiędzy tych, których od wiary odstręczała owa wróżba za prawdziwą przez nich miana, o której przekonali się po upływie tej tam liczby lat, jak marna i śmiechu godna była. My zaś, co jesteśmy i zowiemy się chrześcijanami, nie w Piotra wierzymy, lecz w tego, w którego i Piotr uwierzył. Utwierdzeniśmy mowami Piotra o Chrystusie, a nie zatruci jakimiś wierszami. Nie jesteśmy oszukani Jego czarodziejstwami, lecz wsparci błogosławieństwem Jego. Chrystus ów mistrz Piotrowy w nauce, co do życia wiekuistego prowadzi, jest też i naszym mistrzem. Ale już skończymy nareszcie tę księgę, którejśmy dotąd rozprawiali i w miarę potrzeby wykazywali, jaki to jest doczesny pochód dwóch państw, niebieskiego i ziemskiego, od początku aż do końca pomieszanych ze sobą. Ziemskie państwo naczyniło sobie bogów fałszywych, z czego mu się tylko widziało, nawet i z ludzi, których czciło przez swe ofiary. Tamto zaś niebieskie, podróżujące po ziemi, bogów fałszywych nie czyniło, bo samo od Boga prawdziwego się staje, bo było jego prawdziwą ofiarą. Oba jednakże państwa i dóbr doczesnych zażywają i utrapień przez nędze doczesne, choć odmienna w tym ich wiara, niejednaka nadzieja i miłość insza, dopóki nie będą rozłączone przez sąd ostateczny i każdy z nich otrzyma swój koniec, taki koniec, który końca nie ma. O tym końcu obydwóch państw będziemy dalej rozprawiać.